Wielka Brytania wycofuje się ze wspólnych misji wojskowych z Unią Europejską. Wielka Brytania oficjalnie powiadomiła Unię Europejską o swoim zamiarze wycofania się ze wspólnych operacji wojskowych Unia Europejska do końca 2020 roku, poinformowała agencja Reutersa, opierając się na źródłach dyplomatycznych. Będąca jedną z największych europejskich potęg militarnych, Wielka Brytania odgrywa ważną rolę we wspólnych unijnych operacjach. Unijni i brytyjscy negocjatorzy już w marcu 2018 roku ustalili, że po wyjściu ze wspólnoty Wielka Brytania nie będzie już brała udziału w unijnych misjach. Unia Europejska skarżyła się na odmowę negocjowania przez Wielką Brytanię nowego paktu dotyczącego bezpieczeństwa międzynarodowego i polityki zagranicznej, zauważa agencja Reutersa. Włochy i Hiszpania zgodziły się zwiększyć swoje zaangażowanie w unijne operacje. Obecnie Unia Europejska prowadzi 17 misji pokojowych i szkoleniowych na całym świecie. Są to m.in. operacje na terenie byłej Jugosławii oraz w krajach północnej i środkowej Afryki, przypomina Reuters. Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku. Kraj prowadzi ze wspólnotą trudne negocjacje dotyczące przyszłej umowy handlowej, która zastąpi obowiązujące do końca grudnia przepisy okresu przejściowego.